Legenda o lipie. Lipa to już imię własne lipy, która liczy ponad 500 lat. Jeśli ktoś mówi lipa, to wiadomo, że jest to lipa. To jedyna historyczna lipa. Prowadzi do niej niebieski szlak. Rośnie na najwyższym wzniesieniu Falkowej ponad 400 metrów nad poziomem morza. Obwód pnia lipy wynosi 5,85 metra. Jej najstarszy brat w Polsce, dąb Bartek, żyjący około 1300 lat w Górach Świętokrzyskich, ma obwód 13,400 metra. Lipa czuwa od kilku wieków nad Falkową, górzystą wsią, przecinaną głębokimi wąwozami Paryjami. Dumnie spogląda w stronę Tatr i przesyła pozdrowienia Giewontowi. Czuwa, bo spod lipy ponad 320 lat temu została zaniesiona gorąca prośba do Pana Boga, by wszelkie kataklizmy omijały tę miejscowość. Lipa była tych wydarzeń świadkiem. A było to tak. Umęczone rycerstwo wraz ze swoim ukochanym i zwycięskim królem wracało spod Wiednia. Był to rok 1683. Jechali już długo, podróżowali konno i ludzie i konie byli bardzo zmęczeni i spragnieni. Właśnie przejeżdżali górną Falkową koło lipy. Lipa szerokolistna zauroczyła króla III Sobieski, król Polski, odczuł serdeczne zaproszenie do odpoczynku w jej cieniu. Kapelan wojskowy w imieniu króla i rycerstwa prosił Pana Boga o błogosławieństwo dla tej ziemi i tak postanowił. Zarządził postój na rozległych polach Falkowej, sam spoczął w cieniu przyjaznej lipy. Wszystkich rycerzy ugościła falkowska ziemia. Rycerze przynieśli swojemu królowi zdrowej, źródlanej, orzeźwiającej wody. Nieśli ją ze studni samego środka wsi. Król rozkoszował się smakiem wody, odpoczywał w cieniu lipy i podziwiał piękno okolicy. A dzień był cudny, widoczność wspaniała. Widział król swoją Polskę aż po Tatry. Rozczuliła króla wielka gościnność i życzliwość mieszkańców ubogiej wsi. Chcąc podziękować za dobroć ziemi, król poprosił Boga o błogosławieństwo dla wsi Falkowej. W miejscu pod lipą, z którego kapelan zanosił prośby do Boga i błogosławił wieś, postawiony został krzyż. Pan Bóg wysłuchał prośby. Błogosławieństwo ma swoją stałą, świętą moc. Działa bezustannie do dziś. Wszystkie kataklizmy szczęśliwie omijają mieszkańców i ziemię, na której żyją. Czas mija, lipa się starzeje. Jest coraz słabsza, potrzebuje ludzkiej pomocy. Prosi, woła o tę pomoc. Należy odpowiedzieć na jej głos rozpaczy i uratować ten pomnik przyrody, który jest zarazem świadkiem historii. Należy uratować lipę. Uzupełnienie. Święta moc zadziałała widocznie w XIX wieku, kiedy w Bruśniku szalała cholera. Dało się wyczuć, że Falkowa od Bruśnika odgrodzona była niewidzialnym murem. Zaraza odbijała się od tego muru. Falkowej nikt nie umarł. Był to rok 1873. Dziękuję.